Cześć kochani, jest 4 lipca 2022 roku, godzina 4.40, wschód słońca we mgle. Spójrzcie moi drodzy, specjalnie tak stanąłem pod słońce, żebyście mogli zobaczyć, że nic nie widać. Mgły dookoła, jak okiem sięgnął. A powyżej słońce i błękit nieba. Także szykuję się w górę. Chodź migła. Szarpaczka poszła. Zajebiście. No i moi drodzy, z dzisiejszego porannego latania z mgłami, nad mgłami, nici. O, śruba mi się urwała w szarpaczce. Tak to wygląda. Nie wiem, dobrze nie będzie widać chyba tutaj gwint, tutaj część śruby, która dociska pieski. No i znowu kolejna robota. Akurat maszyna się czuje od kamery. Korzystając z uprzejmości Edzia SP7 SPK, dorabiamy śrubę, która będzie właśnie mocowana w, tutaj w tej części szarpaczki. Będziemy obudowę przewiercać na wylot i z drugiej strony śruba w obudowie będzie przechodziła na wylot i nakrętka samohamująca będzie z drugiej strony. No i myślę, że to zda egzamin. A ta śruba, którą Edzio dorabia, no to jest ta, tylko znacznie dłuższa nowa śruba, która będzie przechodziła w to miejsce, gdzie pieski są dociskane do koła zamachowego. Działa, zakładam na napęd. No i właśnie założyłem szarpaczkę do napędu. Założyłem również nową linkę. Zdjąłem świecę, żeby wam pokazać, że szarpaczka już działa, a świecę, żeby nie zalewać. Jedną ręką to kiepsko, ale proszę bardzo. Działa. Także miejmy nadzieję, że posłuży teraz już znacznie dłużej niż ostatnio.